Końcówka ligowych wydarzeń i mnóstwo imprez o charakterze mistrzowskim, a także rekreacyjnym. To czeka na sympatyków sportu w Opolu. Witamy, zapraszamy na nasz program, a w nim między innymi wydarzeniem numer jeden w stolicy regionu z całą pewnością będzie krajowa edycja Festiwalu Skoków. Więc w tym roku odbijamy i te 15 będzie miała, że tak powiem, dubla. Edycja krajowa już w sobotę od godziny 10. Z kolei nasi kajakarze powalczą o tytuły długodystansowych mistrzów Polski. Na jedynce chciałabym obronić tytuł mistrza Polski, który zdobyłam rok temu. Na dwójce go odzyskać, więc jakby zamiary mam wysokie. Zaczynamy od futbolu, bowiem rozpoczyna się piłkarskie Euro. Dziś wieczorem w meczu otwarcia o 21:00 mierzyć się będą Włosi z Turkami, a z kolei zmagania zakończą pierwszoligowi piłkarze opolskiej Odry. Ósma obecnie w tabeli ekipa Piotra Plewni mierzyć się będzie na zakończenie i rundy, i sezonu w Łodzi z tamtejszym Widzewem. Niedzielny mecz o godzinie 12:40. Z kolei w drugiej lidze żużlowej lider tabeli Kolejarz Opole mierzyć się będzie z MSC Wolfe Wittstock. Trener gości doskonale znany, bo przecież opolanin Marcin Sekula przywiezie na to spotkanie zespół złożony z samych zawodników niemieckich. Z kolei w drużynie kolejarzy, czyli drużynie Piotra Mikołajczaka, zobaczymy Kamila Brzozowskiego, Jakoba Torsela, Matsa Hansena, Adriana Kudryjaszowa, Oskara Polisa, Marcela Krzykowskiego i Bartłomieja Kowalskiego. Niedzielny mecz tradycyjnie w samo południe. A numerem jeden sportowej soboty będzie w Opolu krajowa edycja 15 już Festiwalu Skoków, która będzie jednocześnie preludium przed wrześniowym międzynarodowym turniejem. W tym roku odbijamy i te 15 będzie miała, że tak powiem, dubla. Edycja krajowa już w sobotę od godziny 10 aż 4 konkursy, kategorie U18, U20 i kategoria Open, czyli konkursy główne dziewcząt albo kobiet i mężczyzn. Będzie cała czołówka polska. My bardzo będziemy kibicować opolskim zawodniczkom. Pierwszy start po przerwie i kontuzji Paulina Wahl, ale Kasia Kokot, która ma drugi wynik, walczy o minimum na Mistrzostwa Europy. Dwukrotna, już w tym roku dwukrotnie pokonała 1,77 m. Po drodze akademicka mistrzyni Polski, mimo że jeszcze nie jest studentką, a uczy się w liceum, więc będziemy kibicować na poziomie 1,80 m. Już rozpocznie się walka o minima na Mistrzostwa Europy. Konkursy bardzo ciekawe, plejada tych młodych osób, które wystąpią za chwilę na Mistrzostwa Polski, bo za 2 tygodnie zaczynają się wszystkie Mistrzostwa Polski seniorów w Poznaniu, U18, U20, oczywiście imprezy międzynarodowe. Warto przyjść, wstęp oczywiście bezpłatny, opolski akcent. Widzimy tutaj Konrad Owczarek, zakończy karierę we wrześniu, chcemy go pożegnać, ale jest twarzą. Koszulki będą też dostępne w konkursie dla widzów, którzy zaglądną na naszą imprezę. O 10:00 rozpoczyna się konkurs młodzieżowy, o godzinie 13:00 drugi konkurs, gdzie właśnie startuje Kasia. Będziemy je bardzo kibicować. Natomiast senioralne konkursy i otwarcie 15:15, około 2 godzin. Oczywiście sceneria bieżnia tuż przy trybunach. Około 60% kibiców może przyjść na imprezę. Serdecznie zapraszamy. Trzymajcie tylko kciuki za pogodę, bo to, że będzie wysoko, jestem pewien. Zapraszamy zatem na stadion lekkoatletyczny w sobotę od 10 do 20. Skakać muszą i to sporo podczas swoich spotkań siatkarze plażowi. Przed nami 4. turniej eliminacyjny cyklu ECO Summer Cup 2021 w kategorii męskiej, żeńskiej, a także i mixtowej. Przypomnę, ten turniej organizowany jest przez opolski MOSiR i energetykę cieplną Opolszczyzny. Zawody w sobotę i w niedzielę można oglądać na boiskach przy basenie Błękitna Fala. A w Wolsztynie 37. długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie klasycznym z udziałem 15 zawodników AZS-u Politechniki Opolskiej Sekcji Kajakowej i jednego zawodnika Opolskiej Gwardii. A jedną z faworytek do medali będzie wielokrotna mistrzyni Polski Karolina Markiewicz. Moje pierwsze sprawdzenie w ten weekend w Wolsztynie na długim dystansie na 10 km, żeby sprawdzić, w którym momencie przygotowań jestem i na co zwrócić uwagę w dalszych przygotowaniach. No właśnie, to z jakimi zamiarami jedziesz na ten start długodystansowy? Na jedynce chciałabym obronić tytuł mistrza Polski, który zdobyłam rok temu. Na dwójce go odzyskać, więc jakby zamiary mam wysokie. No to bardzo wysokie starania, jak mówisz, to trafienie z formą to jest na razie ten tylko element przejściowy, bo dla ciebie wyzwania dopiero tak naprawdę przed tobą. Tak, ten długi dystans traktuję jako sprawdzian mojej formy. Przygotowuję się do Mistrzostw Polski Seniorów, które odbędą się w ostatni weekend sierpnia i to tam na dystansach olimpijskich będę chciała wypaść jak najlepiej.
lepiej. Widzę po tobie, że jednak ambicje są ogromne też i na ten start. Zawsze mam ambicje wysokie, więc zawsze wysoko mierzę. Dobrze się czuję na długim dystansie. Ciężko mi jest określić, w którym momencie mojej formy jestem, ze względu, że czas przygotowania miałam trochę okrojony, ze względu na to, że dzielę pracę i trenowanie razem, łączę to, więc no... Przede wszystkim chcę się sprawdzić i dobrze się bawić. Początek zawodów właśnie z udziałem pani Karoliny na torze regatowym w Wolsztynie w sobotę o godzinie 8. Pozostajemy na wodzie, a właściwie w wodzie. Przed nami otwarte letnie Mistrzostwa Okręgu Opolskiego w pływaniu. Startują zawodnicy z klubów Opolszczyzny, ale nie tylko, bo będą też goście z innych miast, bowiem formuła jest otwarta. Organizatorzy zaplanowali na pływalni Wodna Nuta 3 bloki startowe. Pierwszy w sobotę od 9.30, w niedzielę starty również od 9.30. W planie jest rywalizacja w 37 konkurencjach, 18 kobiecych, 18 męskich oraz sztafeta 4x50 metrów. To sztafeta mikstowa. A na zakończenie o turnieju tenisowym. Będą to zmagania amatorów w tej dyscyplinie, których w naszym mieście, jak się okazuje, stale przybywa. Odbędą się one na 4 obiektach tenisowych, czyli Bazie Sport na Stadionie Odry, Opol Tenis Centrum Tenisowy przy ulicy Spokojnej, TRS Habry na osiedlu Habrów i Rekreacja Opole na osiedlu Dambonia. Zawody będą rozgrywane w 6 kategoriach, dzieci do lat 12-16, także wśród kobiet, mężczyzn oraz w kategorii Masters, czyli mężczyzn powyżej 60 roku życia, a także zaplanowano i rozgrywki deblowe. My sprawdziliśmy, jak wyglądały przygotowania do turnieju w ośrodku Baza Sport. U mnie dwie kategorie dziecięce do lat 12 i lat 16. Mamy około 30 osób zgłoszonych dzieci, także trochę jest tego, duży odzew. Już widać, że tęsknią za tenisem wszyscy, a jeszcze tenisem z turniejem to dopiero. Chodziło o to, żeby po prostu zjednać wszystkie ośrodki, które są w Opolu. To ma taki odzew, żeby pokazać, że się tenisiści jednoczą, nie ma rywalizacji między ośrodkami, tylko razem współpracują i to jest bardzo fajna sprawa w tym momencie. Jest duży odzew, dzielimy to na 4 ośrodki, no i widać, że jest zainteresowanie. Plan turnieju. U nas dwie kategorie dziecięce. Jest kategoria kobiet, kategoria mężczyzn do lat, w sumie open można powiedzieć. Kategoria mężczyzn 60+, plus też debliści, także troszkę jest. Turniej jest odpłatny w kategorii do lat 10 to jest 50 zł wpisowe, natomiast dostają dzieciaki tutaj też grilla, dostaną też coś do picia, także myślę, że to jest normalne. Bardzo atrakcyjne nagrody i puchary, bo to wiadomo, turniej o puchar prezydenta miasta Opola, więc musi być obowiązkowo porządny puchar. Eliminacje w sobotę, a finał w niedzielę na kortach na Habrach. Ja kończę, bo o 18.30 jak zwykle wieczorne bieganie na Bolko, a jakby komuś było mało, jeszcze to przypominam, że sportowe atrakcje także w sobotę, kolejna odsłona Park Runu, no i oczywiście zajęcia ze sportowymi dzielnicowymi. To wszystko dzisiaj, dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy na nasze strony internetowe www.opole.pl, sportoweopole.pl i Czas na Opole, a także na nasze fanpage Sportowego Opola, Opola i Czasu na Opole. Miłego weekendu sportowego. Do zobaczenia. Do usłyszenia.